zbliżam się do wejścia na teren imprezy. Jak widzicie, zbiera się tutaj mnóstwo osób, tysiące osób, które będą oglądały, kibicowały. Zbierają się również zawodnicy. Zawodnicy mniej znani, bardziej znani, ale również tacy, którzy są tutaj pierwszy raz. Kibicujemy im wszystkim. Adi, powodzenia! Trzymaj gaz! Ostatnie linie, kurzy się niesamowicie. W powietrzu wisi takie kina. Tutaj tej gleby mełchatowskiej, gleby węgla brunatnego. Spać! Za chwilę start. Czyżby start? Yeah.
Bogdanka! Oh!
Ale czekajcie, prawie pół minuty przewagi Jacka Błaszczusiaka, zróbcie wielki hałas! Tadek Błaszczusiak prowadzi w tej chwili i niemal pół minuty przewagi nad Johnny Walkerem! Jest tutaj z nami, kto będzie za moment z Tadkiem Błaszczusiakiem? Unieście ręce do góry, zróbcie wielki hałas! Wszyscy, wszyscy, wszyscy! I właśnie takiej odpowiedzi się spodziewałem. Za moment będziemy tutaj. Potrafię sobie wyobrazić tego, co nam teraz musi się dziać, ale raz jeszcze po dziewiątym checkpointzie 30 minut 7 sekund, a 30:28 Johnny'ego Walkera. Tak jak mówiłem, zawodnicy przyjeżdżają w tą sekcję już bardzo zmęczeni. Jedni mniej, inni bardziej. Poziom zmęczenia widać po sposobie przejeżdżania tych metalowych szpul. Oh.
wszystko! Mam nadzieję, że my także zaczynamy wszystko na figurację na samym Takie sytuacje również się zdarzają na trasie. Zawodnik dobrze przygotowany, posiadał klucze, trytytki, wodę, a więc wszystko co potrzebne. Może oprócz jakiejś szmaty. Jeszcze chwili mamy czołówkę akcji ponownie. Co takiego? Trytki tam są. Trytki? Tak. Trytki raz. Szybki serwis. Zawodnik wiezie ze sobą różne narzędzia, a ja mogę go wspomóc. Mogę to zrobić również jakąś szmatą. Podnosi się poziom adrenaliny. Widać już zmęczenie zawodnika. Ale to jest normalne. Na spokojnie. Odsapnij 5 sekund. Dobrze ci idzie. Ważne, że z drugiej strony. Zobaczcie, jakie siły działają tutaj na te metalowe szpule. One są całe pogięte. A ja jestem cały w piachu. Crosstrainer bez problemu. Dobra maszyna. Upadki są nieuniknione w tym sporcie i trzeba się z tym liczyć. Myślę, że każdy zawodnik zalicza ich tutaj całe mnóstwo, albo chociaż kilka. Nawet tacy rajderzy jak Tadek Błażusiak czy Johnny Walker również ulegają kontuzjom. Właśnie słyszeliśmy z megafonu w oficjalnych wiadomościach, że Walker nie będzie już kontynuował wyścigu z powodu urazu ręki. Także jest to jakaś przewaga dla naszego zawodnika, przewaga dla Tadzia, ale mimo wszystko szkoda, że ten młody, zdolny chłopak odpadł z wyścigu i tym samym może zapomnieć o czwartym z kolei zwycięstwie w Red Bull 111 MW. Widzimy rezultaty po szóstym checkpointie. Słuchajcie, po ósmym checkpointie na pierwszym miejscu Tadeusz Błażusia! Głośno!
Uważaj! Ej! Czekaj. Brawo, Tadziu, napinaj! Tadziu, napinaj! Co tutaj się dzieje? Każdy chciałby być już za tą sekcją opon. Niestety wydarzyło się coś takiego, że zrobił się korek i sekcja jest mało przejezdna. Łukasz, dawaj! Cały czas napływa fala nowych zawodników, fala motocykli. Oby tylko bez wypadków. Brawo, Kary! Nie bierz jeńców! Adrian! Mocno, Adam! Dawaj! Tutaj na tych belkach jest dzisiaj walka, ale wczoraj chyba było jeszcze gorzej, ponieważ to wszystko było mokre, śliskie i zawodnicy tracili tutaj bardzo dużo siły. Superman! Brawo!
Wade już tutaj. Wade Young. Dalek ma sporą przewagę, ale musi zachować czujność. Miejmy nadzieję, że nie zabraknie mu energii, nie zabraknie mocy. Ale dajcie mu jakieś brawa! Się tam przewaga, pokazują Tadkowi jak ma jechać, ale dajcie mu brawa, dajcie brawa raz jeszcze! Brawo Tadziu! I wszyscy tak! Tadzi! Tadzi!